Witam Państwa. Nazywam się Paweł Krupa, produkt menadżer Komar HRP z zakresu finansów, księgowości, raportowania. I właśnie w tych obszarach dzisiaj będziemy się poruszać. Na początku powiemy coś o krajowym systemie faktur. Zazwyczaj te obszary związane ze zmianami w przepisach dotyczą osób z działu księgowości, z kontrolingu. Tutaj jest inaczej. Myślę, że każdy z Państwa miał fakturę w ręku w ostatnich dniach chociażby, a to się zmieni, ponieważ faktura przybierze inny format, inaczej do Państwa dotrze, inaczej będzie przepływać pomiędzy Państwem a kontrahentami. Później opowiemy o usprawnianiu finansów, usprawnianiu procesów w zarządzaniu finansami w firmach za pomocą Komar Hub Fino, a na końcu powiemy o elementach związanych ze zrównoważonym rozwojem, z raportowaniem niefinansowym, z ESG. To jest trend, ale za chwilę stanie się dla niektórych obowiązkiem. I tak, na początku krajowy system e-faktur. Żeby wyrównać wiedzę, kilka podstawowych informacji. Dotychczas wystawca przekazywał fakturę bezpośrednio do odbiorcy. Jak będzie, jeżeli będziecie Państwo korzystać z KSeF, to będzie wysyłanie faktury do takiego krajowego repozytorium, do chmury, do krajowego systemu e-faktur. I stamtąd właśnie odbiorca będzie mógł sobie pobrać fakturę. Jak już wystawca wystawia fakturę i wysyła ją do KSeF-u, to może pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. I na tym dokumencie będzie również taki unikalny numer KSeF, który potwierdza, że ten dokument właśnie trafił do KSeF. 2 500 000 000. To jest ilość, przypuszczalna ilość dokumentów, która trafi w ciągu roku do krajowego systemu e-faktur. To pokazuje, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, bo ta ilość jest ogromna, ale jeszcze większe wyzwanie stoi po stronie Ministerstwa Finansów. Myślę, że już powoli są na to gotowi, ale pewnie to się okaże na pewno w momencie, kiedy KSeF wystartuje. Kilka faktów o krajowym systemie e-faktur. Po pierwsze, faktura, która krąży przez krajowy system e-faktur pomiędzy wystawcą a odbiorcą, to jest format elektroniczny ustrukturyzowany XML, czyli to nie jest PDF, nie jest obraz, nie jest Word, Excel, to jest postać, która ma w sobie zaszytych ponad 100 pól ustrukturyzowanych, zgodnych tam z ustawą o VAT, ale proszę się nie martwić tą ilością pól, bo rzeczywiście niektóre są obowiązkowe do wypełnienia, niektóre opcjonalne, niektóre fakultatywne, ale to już system ERP będzie dbał o to, które pola powinny być uzupełnione. Kolejny element to nie zmiana w przepisach, ale zmiana logiki. Myślę, że zdarzyła się, albo ustalmy, że słyszeliście Państwo taką sytuację, że wystawiona została faktura 8 czerwca z datą 31 maja, czyli po prostu z datą wsteczną. Oczywiście takie możliwości systemy dawały, a w przypadku, kiedy system krajowy system e-faktur wejdzie w życie, no to data wystawienia dokumentu to data przekazania do KSeF. Jak dokument wpadnie do krajowego systemu e-faktur, to wtedy ta data wystawienia jest uzupełniona. To na pewno zmiana logiki, warto o tym pamiętać. Oczywiście w tych schemach wszystkich są inne daty, na przykład data zdarzenia gospodarczego i to się nie zmienia. Oczywiście data może być wtedy inna, na przykład wcześniejsza, która będzie wskazywała, że na przykład dostarczenie towaru nastąpiło kilkanaście dni wcześniej. Jeżeli chodzi o wizualizację faktury, oczywiście to jest XML, ale można ją zwizualizować, to znaczy przekazać do kontrahenta w formie papierowej, ale ona musi mieć w sobie kod QR. To jest takie potwierdzenie, że ta faktura trafiła do KSeF-u. Oczywiście ministerstwo, my jako dostawca systemów ERP oraz mam nadzieję Państwo będziemy dążyć do tego, żeby wyeliminować całkowicie ten papier, no bo skoro ta faktura jest w KSeF-ie i można ją pobrać w łatwy sposób, no to po co ją drukować? Bądźmy eko, o tym też będzie za chwilę w kolejnej części mojej prezentacji. I ta ostatnia kropka dość świeża, bo właściwie z 3 miesiące temu ministerstwo postanowiło, że faktury B2C, czyli dla klientów indywidualnych, nie będą podlegały pod KSeF. I daty. No, 1 stycznia 2022 roku KSeF ruszył. Wtedy już, od wtedy można już wysyłać faktury na środowisko zarówno demonstracyjne, jak i środowisko produkcyjne KSeF. A 1 lipca 2024 roku
startuje obowiązek KSeF prawdopodobnie dla wszystkich Państwa, czyli dla tych, którzy są VAT-owcami, a od 1 stycznia 2025 dla podatników zwolnionych z VAT, czyli już za ponad rok. To, że wprowadzany jest system, krajowy system e-faktur, jest bardzo ważny z punktu widzenia systemu ERP, ponieważ dotyka on bardzo wielu u nas miejsc, dlatego tutaj mamy szereg wyzwań, które już zdecydowanie w większości spełniliśmy. Po pierwsze, staramy się, aby to rozwiązanie do krajowego systemu e-faktur było intuicyjne, proste, żebyście Państwo z obecnych, z istniejących miejsc w systemie mogli wysyłać faktury do KSeF, pobierać UPO. Także to wszystko znajduje się w okienkach, które już są. To nie jest jakiś dodatkowy system, którego się trzeba od początku uczyć. Mimo tego, że to jest obowiązek, to staramy się też, żebyście Państwo mogli usprawniać procesy w firmie przy pomocy KSeF. Przykładem jest Comarch DMS, do którego będzie można zaciągać faktury z KSeF-a, no bo jednak będzie tutaj jeden główny kanał pobierania faktur, a nie jak dotychczas, że przyjdzie troszeczkę mailem, troszeczkę pocztą do jednego, drugiego oddziału, ktoś przywiezie. Tutaj główny kanał to KSeF i przez to na pewno można zrobić większy porządek w zakresie zarządzania fakturami. Zarządzanie uprawnieniami też ważna rzecz, u nas też fajnie rozwiązana, ponieważ zarządzamy tam tokenem, czyli umieszczamy token w systemie i nadajemy uprawnienia poszczególnym użytkownikom do wysyłania, pobierania faktur z KSeF. Z drugiej strony na bieżąco dbamy o wydajność rozwiązania KSeF, staramy się, żeby ono było kompatybilne ze stroną, ze systemem Ministerstwa Finansów i z drugiej strony warto pamiętać, że musimy uzbroić nasz system na szereg różnych ewentualności, na przykład awarie po stronie bramki KSeF, bo taka sytuacja mogą się zdarzyć i rozporządzenie też o tym mówi i do tego jesteśmy przygotowani. Bardzo krótka prezentacja właściwie dwóch miejsc, w którym ten krajowy system e-faktur zagościł, na przykładzie systemu Comarch ERP XL. Akurat mamy tutaj listę faktur sprzedaży, do której dorzuciliśmy do tej listy kolumny, które wskazują na status wysyłki do KSeF, numer KSeF czy daty wysłania. Oczywiście na bieżąco też można filtrować sobie te dokumenty, na których nam zależy. Jak wklikamy się w dany dokument, to mamy kolejną zakładkę KSeF i tutaj mamy na przykład numer KSeF, status, numer referencyjny sesji i dokumentu, który jest istotny z punktu widzenia pobierania UPO, czy daty. Zarówno w załącznikach mamy XML-e z fakturą, jak i UPO, także na bieżąco można sobie te dokumenty przeglądać. Ostatni slajd, jeżeli chodzi o KSeF. Szanowni Państwo, nie obudźmy się za 5.12 z KSeF-em. Jeżeli już teraz istnieje możliwość, a istnieje możliwość wysyłki faktur do KSeF, to warto to zrobić albo na środowisko demonstracyjne, gdzie wysyłacie Państwo te faktury bez takiego zobowiązania prawnego, ale warto też na przykład dogadać się z odbiorcą, z dostawcą, podpisać naprawdę krótką zgodę pomiędzy sobą, że przekazujecie sobie Państwo faktury za pomocą krajowego systemu e-faktur i produkcyjnie możecie Państwo już pomiędzy sobą w KSeF-ie działać. Także zachęcam już teraz do korzystania z KSeF, bo to jest rok, ale to uwierzcie Państwo, to szybko minie. Drugi temat, o którym chciałbym powiedzieć, to możliwości, które udostępniamy w zakresie usprawnienia finansów firmy, usprawnienia automatyzacja w zakresie zarządzania finansami za pomocą Comarch AppFino. Comarch AppFino to platforma, która jest budowana w jednej z naszych spółek Comarch, która jest przy okazji nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego właśnie z uwagi na prowadzoną działalność. I ta platforma pozwala właśnie na korzystanie z usług finansowych i te usługi są dostępne oczywiście na tej platformie, która jest dostępna z przeglądarki internetowej, ale co najważniejsze, te usługi są dostępne wprost w naszych systemach Comarch ERP. I między innymi kilkoma kliknięciami z poziomu listy faktur sprzedaży, możemy przekazać fakturę do windykacji, czyli poprzez kliknięcie wybieramy tą fakturę, przekazujemy do Comarch AppFino, a następnie faktura automatycznie trafia w tym przypadku do Kaszmarski Inkaso. Zwracam uwagę, że mamy tutaj bardzo rynkowe warunki, opłatę wyłącznie za sukces, czyli w momencie, kiedy ta faktura rzeczywiście zostanie zapłacona przez dłużnika i dodatkowo ten koszt może być przeniesiony na właśnie
również dłużnika. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z dokładną tabelą OPA, zachęcam do zajrzenia na stronę komar.hapfino, tam te informacje są zawarte i podobnie z faktoringiem jesteśmy w stanie przekazać fakturę do faktorii z dość dużym limitem, jak tutaj Państwo widzicie. Pracujemy teraz nad udostępnieniem kolejnych bardzo ważnych funkcjonalności, jak na przykład płatności. Będziecie Państwo mogli wygenerować i umieścić na fakturze sprzedaży, na przykład w XML-u, ale też w fakturze ewentualnie papierowej, jeżeli to będzie B2C, link, w którym będzie można kliknąć, czyli Państwa odbiorca czy klient indywidualny będzie mógł kliknąć i opłacić fakturę szybko za pomocą Blika czy Blue Media. Podobnie w systemie Komar HRP, jeżeli jest faktura zakupu kosztowa, będziemy mogli kliknąć i opłacić fakturę właśnie z poziomu systemu, na przykład logując się do banku, tam już dane będą, formularz będzie gotowy, będzie można tą fakturę opłacić. Mamy też agregację informacji o rachunkach, to znaczy będzie można w systemie Komar HRP prześledzić całą historię transakcji praktycznie wszystkich banków w Polsce. To jest nowość i myślę, że wielu z Państwa będzie tym zainteresowane. Dodatkowo myślę, że bardzo ważna informacja, a mianowicie analiza kontrahenta na podstawie wielu źródeł, między innymi BIG-ów. I taka informacja będzie dostępna zarówno na liście kontrahentów, żebyśmy na pierwszy rzut oka widzieli, jaka jest kondycja tego kontrahenta, oraz już na samej karcie. Oraz planujemy również udostępnienie wymiany walut w systemach Komar ERP. Teraz króciutka prezentacja możliwości Komar Appfino. Jesteśmy akurat teraz w oknie windykatora, w którym mamy wszystkie faktury, informacje o notach odsetkowych, upomnieniach czy kontaktach CRM-owych i z tego poziomu po wybraniu wybranego kontrahenta filtruje nam się lista faktur z informacją o terminie płatności. Po wybraniu odpowiedniej faktury lub faktur wybieramy przekaż fakturę do windykacji lub do faktoringu. I ta faktura bezpośrednio trafia właśnie do tych operatorów bez konieczności drukowania tej faktury, przekazywania, wypełnienia formularzy. Wystarczy raz zalogować się na platformie Komar HubFino i następnie korzystamy właśnie z tych funkcjonalności. Podsumowując, Komar HubFino jest to platforma usług finansowych dostępna z poziomu systemów Komar HRP i mamy darmowy dostęp do platformy, więc też zachęcam do zalogowania się tam, zajrzenia, jakie te usługi tam mamy i jak rynkowe warunki Państwu udostępniamy. Trzeci temat dotyczy właśnie raportów niefinansowych, zrównoważonego rozwoju. Pewnie od pewnego czasu, w sumie od nawet kilkunastu lat, pewnie zauważyliście Państwo, że jesteśmy bombardowani informacjami o środowisku, o społecznej odpowiedzialności, o politykach firmy. I nawet ostatnio na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Volkswagena aktywiści rzucali tortami we właścicieli, domagając się lepszego traktowania czy mniejszego zużycia CO2. Co chwilę coś w tym zakresie się dzieje. I w związku z tym Unia Europejska postanowiła, że poza raportowaniem finansowym, czyli sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności, czy opinią, czy sprawozdaniem z badania, powinniśmy też raportować inne czynniki właśnie niefinansowe, związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością oraz związane z ładem korporacyjnym. No i taki raport co roku będzie przez część spółek tworzony i udostępniany. I co ten raport zawiera? Po pierwsze, ten raport nie jest w zwykłym formacie PDF-a, Worda, Excela, tylko jest to specyficzny format XBRL, XHTML, który pozwala na znakowanie techniczne raportu. I dodatkowo w takim raporcie znajdują się setki czynników i wskaźników właśnie z obszarów środowiska, gdzie będziemy mogli określić, jaki mamy ślad węglowy generowany przez nasze produkty, jak wyglądają kwestie związane z naszym wpływem na otoczenie społeczne, czy jak wyglądają nasze praktyki biznesowe. I kogo ten raport będzie dotyczył?
raport za rok 2024 roku będą zobowiązane tworzyć w tej nowej regulacji, w tych nowych zasadach spółki, które już dziś raportują, sporządzają raporty niefinansowe, czyli to są największe jednostki zaufania publicznego, które zatrudniają powyżej 500 osób. Tutaj gwiazdka, Komarch SA jest taką spółką, już od kilku lat raportujemy, czyli tworzymy raporty niefinansowe. Kilkanaście dni temu udostępniliśmy raport za rok 2022. Zachęcam do zajrzenia do naszych relacji inwestorskich. Tam przy sprawozdaniu finansowym właśnie taki raport niefinansowy jest. Raporty za rok 2025 będą tworzyć wszystkie duże spółki spełniające minimum 2 z 3 kryteriów. Ilość pracowników powyżej 250 osób, suma bilansowa powyżej 20 milionów euro i przychody roczne powyżej 40 milionów euro. Raport za rok 2026, małe i średnie spółki notowane na rynkach regulowanych, które też spełniają 2 z 3 warunków, ilość pracowników powyżej 10, suma bilansowa powyżej 350 tysięcy euro i przychody roczne powyżej 700 tysięcy euro, a raporty za rok 2027, wybrane spółki z siedzibą poza UE, które realizują powyżej 150 milionów euro przychodów. I pewnie część z Państwa dotknęło z ulgą, że może Państwo tutaj nie wchodzicie Państwo w te ramy, ale zwracam uwagę na to, że bardzo możliwe, że będziecie Państwo dotknięci tymi regulacjami pośrednio. Dlatego, że na przykład Państwa odbiorca może wpadać w ten obowiązek i on ma obowiązek zaraportować, jak wygląda, jak jest ślad węglowy produktów, które on sprzedaje. No ale do wygenerowania tego produktu potrzebował od Państwa półproduktu czy jakiegoś materiału, więc on od Państwa będzie oczekiwał, żebyście Państwo powiedzieli, jaki ten ślad węglowy przypada właśnie na Państwa część, czyli na ten Państwa półprodukt czy materiał i wtedy Państwo będziecie musieli określić, skąd Państwo macie energię, czy macie Państwo OZE i wiele, wiele innych czynników, żeby rzetelne informacje do tego Państwa odbiorcy przekazać. Około 3,5 tysiąca spółek będzie wchodziło tylko w ten obowiązek, nie mówię o tym wejściu w to w sposób pośredni. No i my jako Komarch badamy te elementy związane z ESG już od pewnego czasu i w związku z tym planujemy udostępnić między innymi w naszych systemach ERP okna na przykład na fakturach, które będą pozwalały zliczać, a później analizować, raportować odpowiednio ślad węglowy, więc to jest znaczna część całego raportu niefinansowego. Również w narzędziu Komarch DMS, które Kamil przed chwilą pokazał, planujemy udostępnić szereg predefiniowanych obiegów, które będą pozwalały właśnie na zebranie części informacji związanych właśnie z raportem niefinansowym. Z drugiej strony mówiłem o tym, że samo raportowanie następuje w specyficznym formacie, nie PDF-ie, tylko właśnie w formacie XBRL. No i tutaj jest dobra informacja, ponieważ my od kilku lat wspieramy spółki giełdowe, które tworzą skonsolidowane sprawozdania finansowe i one muszą tworzyć właśnie w tym formacie i my takie narzędzie mamy. No oczywiście musimy je dostosować do warunków ESG, ale tutaj na pewno ta droga będzie stosunkowo nie tak bardzo wyboista jak przygotowanie samego ESG dla Państwa, ponieważ tutaj czyha na nas wiele wyzwań. Może powinienem o tym na samym początku powiedzieć, ale to raportowanie niefinansowe jest ważne też dlatego, że Unia Europejska chce, żeby jak najwięcej spółek tworzyło te raporty, dlatego że następnie albo inwestorzy, albo banki będą podejmowały decyzje o kontraktach z państwem czy finansowaniu nie tylko na podstawie danych finansowych, ale również na podstawie danych niefinansowych. I więc też każda spółka, która będzie podlegała tym regulacjom, będzie starała się, żeby mieć jak najlepsze współczynniki, jak najlepsze, można powiedzieć, dane w tym raporcie. I my jako dostawca systemów ERP staramy się również, żeby te dane Państwu jak najbardziej poprawić, starając się właśnie usprawniać, optymalizować materiały, zasoby, które Państwo macie, czy oszczędzać energię, czy wiele innych materiałów, które można oszczędzić. Więc koledzy wcześniej i koledzy, które będą, i koleżanki za chwilę, mam nadzieję, że będą bronić tej tezy, że staramy się być ekologiczni. I ostatni slajd.
No dzisiaj miałem nie aż tak wiele czasu, żeby powiedzieć Państwu o tym obszarze księgowym, finansowym, a jesteście Państwo świadomi, że bardzo wiele się w tym obszarze dzieje, ale już od wielu lat jednak Komarch znany jest z tego, że na bieżąco dostosowuje systemy do zmian w przepisach. My właściwie idziemy nawet krok dalej, staramy się udostępniać takie funkcjonalności, które usprawniają procesy w firmie, a nie dotyczą zmian w przepisach. Przykładem właśnie AppFino, o którym mówiłem, OCR, który usprawnia proces rozpoznawania faktur, czy web serwis, o którym dzisiaj nie powiedziałem, ale który pozwala na komunikację z bankami bezpośrednio online z systemu Komarch ERP. Także podsumowując, Szanowni Państwo, w tym obszarze oraz w innych trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, zapraszam i będę na pewno na korytarzu. Bardzo dziękuję.